Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Minęła godzina 9.30. Tomasz Misiak, zapraszam na rozmowę na 96 FM. Radosław Brodzik, Radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, drodzy redaktorzy, witam serdecznie państwa. Jutro, ostatnia sesja Rady Miasta tej kadencji. Sesja świąteczna, generalnie, będzie raczej miłą, sympatycznie. Pewnie skomużycie sobie życzenia. No i. Pewnie wśród tych życzeń pojawią się i takie, które będą mówiły do zobaczenia za kilka miesięcy. To dobrze, że to dobrze, że mam okazję dzisiaj porozmawiać z panem redaktorem. Bo tak, to podsumowanie kadencji, to czy ta ostatnia kadencja, to pewno będzie czas pewnych podsumowań, czy tak jak to robimy w mediach. I po pierwsze, zanim w ogóle zacznę coś mówić, to chciałem złożyć podziękowania i to zarówno prezydentowi miasta Zielonej Góry za wspólną pracę, przez. Cztery lata, jak i wszystkim koleżankom i kolegom z różnych klubów, bo pomimo tego, że niejednokrotnie kłóciliśmy się czy dochodziło między nami do wymiany czasami dosyć ostro różnego rodzaju argumentów, to jednak te cztery lata osobiście, jako Radosław Brodzik, mogę powiedzieć, że były bardzo ciekawe, uczące dla mnie i też udało nam się wiele rzeczy załatwić. Wiele jeszcze pozostało do. Zrobienia i, i pewno będziemy się z tym, mam taką nadzieję, mierzyć w kolejnej kadencji. Natomiast mm, muszę powiedzieć, że. Hmm że ta kadencja to była kadencja, kiedy mierzyliśmy się z kilkoma dużymi wyzwaniami. No, na pewno możemy powiedzieć już teraz w ten sposób, może jeszcze dzisiaj to nie do wszystkich dociera, ale będzie to historyczna kadencja z punktu widzenia tego, jak rozwinęła się Zielona Góra, bo może to nie do wszystkich dociera, ale połączenie, które nastąpi lada dzień i formalnie staniemy się jednym potężnym organizmem miejskim, to rzecz absolutnie bez precedensu i to już nie tylko w naszej skali, Lubuskiej, ale także w skali kraju. Jest to rzecz, która być może wytyczy nowe ścieżki miejmy nadzieję, że, że ci, którzy odpowiadają za prawo, za jakiś czas się ogarną i będą potrafili przygotować odpowiednie przepisy, może na podstawie tego, co działo się w Zielonej Górze, tak aby, gdyby w innym miejscu Polski dochodziło do podobnych rozwiązań, ta droga była dużo łatwiejsza, ale pewnym jest w tym momencie to, że za 10-15 lat już mało kto będzie pamiętał, że ta Zielona Góra kiedyś była mniejsza. Weźmy pod uwagę młodych ludzi, takich, którzy w tej chwili chodzą do szkoły, nie wiem, do podstawówki, gimnazjum, Liceum, oni za te 10 lat będą już tak przyzwyczajeni do tego, że żyją w tym dużym organizmie, że dla nich to będzie styropian i zamieszła historia, ta mała zielona góra i nikt nie będzie pamiętał o tych wszystkich problemach, które były po drodze, o tych niejednokrotnie kłótniach, waśniach wszyscy przyjmą do siebie, że faktem stało się to, że Zielona Góra jest dużym miastem. No, my jesteśmy pan, podwójnie zadowoleni, drodzy Państwo, dlatego, że po pierwsze Sojusz Lewicy Demokratycznej od początku twardo stał za e, połączeniem i byliśmy jednym z niewielu e, klubów, które konsekwentnie dążyły do i zarówno podziału 100 milionów złotych, tak jakby wskazując ten bonus na terenie gminy, bo to y, 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 jakby większy organizm wchłaniał mniejszy, uważaliśmy, że uczciwe jest y, skierowanie Takich, takich środków finansowych na teren gminy. Myśmy walczyli o to połączenie, być może ze świadomością też, tak jak Pan mówi, rozwoju, czy, 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 czy niejednokrotnie mówiliśmy tutaj czasu, tak. o dłuższej perspektywie czasu, o tym, że za. i tu ma Pan rację, myśmy to niejednokrotnie, ja sam to nawet pamiętam, mówiłem tutaj na, teren, na antenie tego radia, że. Tak naprawdę to nie jest proces, który zaowocuje po roku czy po dwóch. To będzie długotrwałe zdarzenie, które, które pociągnie za sobą konsekwencje, i to zarówno gospodarcze, jak i, jak i społeczne, bo to jest więcej terenów inwestycyjnych, bo to jest bardziej rozległy teren do inwestowania to też są konkretne przyrosty i ludności, i obszaru i też konkretnie to się przekłada na algorytmy podziału środków. Europejskich, te, które kierowane są. Więc te wszystkie argumenty przemawiają za tym, żeby się połączyć. Oczywiście my, jako SLD, wsłuchujemy się w głos też krytyków i bardzo nam zależy jako klubowi i to też podkreślamy zresztą. Staramy się prowadzić y, y, jakby na bieżąco monitoring pewnych, y, y, pewnych oświadczeń czy też sugestii uwag y, kierowanych do nas doradnych. Mówimy tutaj o tym, że y, choćby y, konstruowali wspólne budżetu tak, y, tej nowej jednostki. Trochę jesteśmy jako klub radnych i tu muszę powiedzieć o czymś może mniej przyjemnym. Trochę jesteśmy zdziwieni jako klub radnych SLD, że nie wyznaczono jakby też pełnomocnika, czy po części nieskonsumowano oczekiwań gminy w kontekście no, tego okresu teraz od stycznia. Do marca mówimy. A uważa pan, że powinna być analogicznie taka osoba, jak jest w mieście, jeszcze w gminie, druga pełniąca obowiązki quasi pełnomocnika, który no, jakby dzielił się kompetencjami. Z tymi dwoma, z prezydentem i z pełnomocnikiem, którzy będą wyznaczeni? Wie pan, co? Myślałem, że można zastosować system podziału równego, czyli na przykład prezydent pochodzący z miasta Zielonej Góry, no bo to jednak on był inicjatorem, katalizatorem tego, tego, tego połączenia i na przykład właśnie pełnomocnik reprezentujący Radę pochodzący z terenu Gminy. Przez trzy miesiące. Jaki ma to sens, powielanie tego? Rodzaju stanu? Wydaje mi się, że sensem by było po prostu. Skonsumowanie przedstawicielstwa, bo my mówimy ciągle o tym, że boimy się podziału na zieloną górę A i B, na tą, na tą dzielnicę bogatszą i tą dzielnicę biedniejszą. Jak panu wiadomo, trwa w tej chwili proces konsultacji na temat y, utworzenia tej nowej dzielnicy, jej statutu, tak? Pewnych. Y, pewnych m, m, narzędzi, które moglibyśmy dać temu tej nowej Chciałem gminie. Nie do za moment, bo pojawiły się na tych spotkaniach konsultacyjnych, które odbywały się wczoraj dość ciekawe głosy. Byli tacy, którzy mówią: "Nie twórzmy rady dzielnicy, utwórzmy tak zwaną radę sołecką czy składającą się mhm. z sołtysów, którzy już mocno są za zaangażowani w swoich miejscowościach i to może oni powinni reprezentować e, na zewnątrz interes e, mieszkańców tych właśnie małych miejscowości przyłączonych. Pan, pytanie jak e... Pytanie, jak będziemy daleko chcieli pójść z centralizacją albo decentralizacją uprawnień? Czy wie pan wyznaczymy budżet do jakby wydzielany z budżetu miasta dla budżetu gminy i pozostawimy im pełną jakby możliwość zarządzania tym budżetem? Czy tylko konkretne zadania zostaną przydzielone, tak? Czy to będą kwestie wie pan mieszkaniowe pomocy społecznej, na przykład wydzielone na teren gminy, kwestie związane z budżetem? no to już wiemy, że, że w ten sposób się to nie będzie odbywać że będzie to wszystko um, działało w ramach um, instytucji miejskich, w tym wypadku jednej dużej Zielonej Góry, czyli MOPS, który zajmował się do tej pory miejską um, pomocą społeczną, będzie zajmował się teraz trochę większą pomocą społeczną, natomiast dalej będzie się to odbywać Oczywiście. w tym samym budynku. ja mówię o budowie, wie pan, siatki pewnej y, pewnych, y, pewnych struktury, która będzie jakby później, wie pan, pączkowała, o tak to nazwijmy, przez określony później czas. Wydaje mi się, że, wie pan, są różne modele zarządzania. Jak popatrzymy na przykład na poszczególne zapisy dotyczące na przykład dzielnic w Warszawie, bo tam jest ich 16. Ja sobie przyglądałem na przykład część takich właśnie patrząc, jak to wygląda z punktu widzenia na przykład większych miast, które... A wie pan, jest różnie. Budżet jest po prostu wydzielany, środki są wydzielane, tam są zarządzane na bieżąco pewne sprawy komunalne, pewne sprawy związane z obsługą interesantów, czyli tych kwestii, które się załatwia no teraz, w gminie. Że tam mamy z, do czynienia z dużo większym organizmem w Zielonej no tak, Górze. Tutaj... Aż tak mocno się to nie zmienia, chociażby no wiem, jeśli chodzi już, o przyrost ludności. Ale już można porównać. Porównywać to na przykład do Warszawy Centralnej, czyli miasta stołecznego, i na przykład dzielnicy Śródmieście. Więc to można takie podobną analogię, to są nawet wielkości pewne obszarowe podobne, polecam, żeby ktoś sobie to, to, yy, to porównał. I tam w Warszawie na przykład toczyła się, jak szukałem gdzieś jakichś informacji, toczyła się dosyć spora dyskusja na temat centralizacji i decentralizacji. Kiedyś to było, wie pan, bardziej scentralizowane, okazuje się. Później poszedł impuls na decentralizację. Teraz jest tendencja do powracania. Wie pan, to są kwestie związane z prowadzeniem wspólnego na przykład. Czy jakby nie, nie doprowadzenia do sytuacji, że na przykład to rozbieżnie będzie Tylko funkcjonować. Pytanie, jeden, pan, czy to jest nie ten moment, kiedy, kiedy powinni się. Ci, którzy pełnią władzę, e, zajmować e, tymi właśnie rzeczami, bo być może e, za kilka miesięcy, kiedy będziemy mieli nową Radę Miasta, być może nawet za rok czy za dwa lata, ktoś dojdzie do wniosku, że ten mechanizm, który działał do tej pory w starych granicach Zielonej Góry, nie jest idealnie spasowany z nową rzeczywistością. I może wtedy należy podjąć takie decyzje o decentralizacji, o wyodrębnianiu budżetu e, na przykład na teren e, tego nowego miasta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest jeszcze Dużo rozwiązań, które mogą być absolutnie pionierskie, a może okaże się, że wszystko świetnie funkcjonuje w tym starym wydaniu, że nie ma takiej potrzeby, aby powielać kompetencje, tworzyć nowe struktury. Wie pan, wszystkie, wszystkie możliwości trzeba przedyskutować, o tak bym to określił, bo widzi Pan, nam będzie zależało przede wszystkim na tym, żeby nie ograniczać kompetencji, przynajmniej Ra, ra, radnym klubu SLD, bo tak jak rozmawiamy w swoim gronie, uważamy, że mm, przede wszystkim musi być swoboda działania, tak? To jest, to jest najważniejsze. Jakby zniwelowanie tego poczucia, że jest teren tam mniej lub bardziej, powiedzmy, objęty dozorem czy, czy, czy doinwestowany. Musimy wypracować taki mechanizm, żeby mieszkańcy czuli się reprezentowani, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, no Ja mam nie? wrażenie, że to się dzieje przez cały czas i trochę to, co pan mówi, mnie ja w, się... w tym momencie dziwi, bo ja jeśli, pan, ja jeśli rozmawiam... podejmowaliście mhm. konkretne decyzje, podejmowaliście decyzję w sprawie tego, jak ma wyglądać kontrakt zielonogórski. Tam są wyznaczone cele. Jest powiedziane wyraźnie, jak będą inwestowane pieniądze w przyszłych latach na terenie gminy. Sam pan wspomniał o tym bonusie milionowym, mhm. że wy jako klub byliście za tym, aby te pieniądze były tam rozdysponowywane. Tak, tak. I, I tak się te rzeczy mają odbywać w najbliższych latach. Jeśli spojrzymy na te inwestycje, które są na przykład projektowane z tak zwanych ZIT-ów, wiemy, że lwia część pieniędzy będzie inwestowana na terenie byłej gminy, ścieżki rowerowej, infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. Więc mam wrażenie, że, że to się dzieje. Powiedziałbym w drugą stronę, myślę, że mogłaby się zorganizować grupa zielono tak zwanej starej Zielonej Góry, która powie hola, hola, wszystko ładujecie w tej chwili w nowe miasto, a nie zapominajmy o tym, że Zielona Góra to miasto, które też wymaga różnego rodzaju inwestycji. Widzi pan, mówię o tym, tylko się do pierwszej części mojej wypowiedzi, mówię o tym nie bez kozery, bo Powiem panu tak, otrzymałem bardzo niepokojący sygnał od jednej z radnych gminy, pani Antoniny, bo to przecież mogę tutaj spokojnie wymieniać. O której rozmawialiśmy o budżecie wspólnym, bo no nie ukrywam, że jako radni też się konsultujemy. Było kilka posiedzeń dotyczących tego budżetu naszego na rok 2015, pomimo tego, że tak jak Państwo wiecie, nie my go będziemy uchwalać, tylko pełnomocnik wespół z prezydentem, to jednak no, staraliśmy się dotrzeć do radnych gminy, żeby zapytać co oni na to, jakie tam są kwestie dotyczące ich jakby najważniejszych. Ja, pytał priorytetów, pan prezydenta, nie? czy też to robił, konstruując budżet? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Y i powiem panu, że otrzymałem informację, że budżet w gminie nie został przedstawiony radnym gminnym. O tym mówię. Czyli o tym, że wójt gminy, z informacji, które ja otrzymałem od pani Antoniny, no jakby nie skonsultował tego projektu budżetu, i to nas bardzo zdziwiło, jednocześnie zaniepokoiło, bo okazało się, że oni się nie czują gospodarzami tego budżetu, bo nie mieli wpływ na konstrukcję jego. Nie? O tyle o ile y, y, pytaliśmy również, czy odbyła się jakaś sesja taka dotycząca jakby sensu stricte budżetu, to na moją wiedzę na tamtą chwilę nie było czegoś. Ale te takiego, dziesiątki nie? spotkań, które odbywały się wcześniej, wiadomo, że były one różne, dotyczyły między innymi tego, jak będą wydatkowane pieniądze w przyszłej gminie. Więc Wydaje. teraz dla mnie byłoby dziwnym powiem szczerze, konsultować to. Z radnymi gminnymi, e, którzy za moment tymi radnymi nie będą. Być może część z nich będzie miała taką okazję, aby wystartować w kolejnych wyborach i dostać się z jednego okręgu do Rady Miasta, natomiast oni nie będą stanowili w 100% takiej reprezentacji, jak stanowią teraz. Podobnie Oczywiście. z wójtem, który, który za moment być może wróci do szkoły i, i, i nadal będzie uczył. Tak? Oczywiście, panie redaktorze, tylko póki co y, trzeba pamiętać o tym, że to są radni cały czas i jeszcze będą przez następne, y, którym dzisiaj mamy, 20 Drugi, więc jeszcze przez te y, kilka dni 8-9, tak. Y, I trzeba pamiętać o tym, że to oni są gospodarzami tego terenu. I po drugie, że jeszcze cały czas obowiązuje taki system funkcjonalny który, wie pan, jest oparty na konstytucji, że to oni są przedstawicielami wybranymi w wyborach to powszechnych. Jest, ale nie? oni mają swój budżet uchwalony na rok i, 2014 i w ramach tego budżetu poruszają się w tej tak, chwili na obrębie obecnej nam przedstawiono, gminy. nam przedstawiono budżet już połączony. Ja jestem przyzwyczajony, to jest oczywiście dobra praktyka w Radzie Miasta, że poszczególni urzędnicy, wiceprezydenci prezentują budżet radnym, tak, jeśli radni mają jakieś pytania, to przychodzą. Ja sam byłem, nie będąc członkiem Komisji Finansów, poszedłem jeszcze na komisji gdzie tam rozmawiano o, 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 o budżecie, złożyliśmy jakieś tam swoje propozycje. I wie pan, wydawało mi się, że również radni gminni będą mieli taką, taką możliwość. No, podkreślam, jeszcze raz, ze słów pana Antoninu słyszałem, że nie, że nie było takiej możliwości. Ale wie pan, mam nadzieję, że i to się z panem zgadzam, że ci radni będą, czy część z nich będzie radnymi rady miasta i tej swojej y, y, rady. Bez względu na to, jakim kierunku pójdziemy, tak jak pan mówi sołectwa i będą mieli realny wpływ na to, bo to jest właśnie to o czym po, to co podkreślam, czyli ten dialog, żeby się po prostu nie czuć jakby, wam poza nawiasem czy lekceważonym, tylko żeby to konkretne były rzeczy, które to nie jest które trochę mają dmuchanie wpływ, na zimne nie? mówienie już o tym, że nie będzie dialogu, że, że nie jest, że się nie pojawia na tym etapie, no, to znaczy, że potem też będzie. się pojawił. Więc dlatego dlatego o tym mówię, uczulam, mam nadzieję, że, że że takie na przyszłość takie elementy zostaną zniwelowane. To jakby pierwsze. Druga rzecz to taka, że wydaje mi się, że konstrukcja tego budżetu będzie się opierała przede wszystkim na, na następne lata, w mojej ocenie. Oczywiście na zabezpieczaniu środków finansowych na wkład własny do projektów realizowanych w ramach zit bo to jest, to jest dosyć istotne, jak panu wiadomo, no każde miasto musi włożyć wkład własny. On jest tam najczęściej na poziomie 15%, 10% czasami, zależy no, no, jak dokładnie, to tam zostało. Ja tam, że musimy mieć pieniądze po to, aby je podwoić, no, potroić, ale, ale też trzeba uważać, bo jak śledzi pan na pewno różnego rodzaju opracowania, to one mówią, że jednak budowa niektórych obiektów wiąże się później z długotrwałym utrzymywaniem, więc trzeba znaleźć ten zrównoważony rozwój. I do tego chciałem dojść, o czym pan mówił wcześniej, że tak naprawdę my musimy pilnować przede wszystkim teraz tego, jesteśmy nowym tworem, z dużo większym budżetem, z dużo większym nakładami, bo przecież wzrasta nam siatka połączeń, musimy zabezpieczyć trochę więcej miejsc w przedszkolach, żłobkach, tak, jak panu wiadomo. Na terenie miasta Zielonej Góry są trzy żłobki, i, i, i na terenie gminy, jak dobrze pamiętam, żadnego, więc trzeba gdzieś tutaj szukać nowych rozwiązań. To będzie się wiązało też z budowaniem określonej infrastruktury, a to też będzie związane z wydatkami. No więc wie pan, trzeba po prostu szukać różnych możliwości, które będą prowadziły do tego, żebyśmy nadmiernie nie zadłużyli tego budżetu, a jednocześnie żebyśmy realizowali te inwestycje. To trudne zadanie, no nie jest łatwe. Nam w mieście to jest Górze... zadanie dla kolejnych władz miejskich, tak, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto 15 marca zrobić. zostanie wybrany, a może później w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Czyli nie mamy pojęcia, kto będzie pełnił władzę wykonawczą. Nie wiemy podobnie, kto będzie radnym w przyszłej kadencji i generalnie jaki będzie układ sił, bo wie pan tak. dokładnie, że polityka bywa przekorna. Tak. i nagle może się e, okazać, że przyszła Rada Miasta będzie zupełnie, diametralnie inna. Tak. Zazwyczaj jest tak, że to kilkanaście procent e, jest tak. zmian personalnych. Teraz może być ich dużo, dużo więcej, więc to jest na razie gdybologia, tak. ale e, ważna o tyle, że są to na pewno słuszne zadania dla przyszłych władz zielonych. No na pewno, to, to, to oczywiście, tu ma pan rację i my też będziemy starać się jako grupy SLD przedstawić, zapoznać mieszkańców z tym, co zrobiliśmy. No i oczywiście wszyscy radni z tego, co ja wiem, jak jako Chwilę o tym, bo znowu mieliśmy o tym rozmawiać. Ostatnio miałem podobną sytuację z innym radnym, a gdzieś nam rozmowa uciekła na nieco inne tory. Gdyby Pan miał wymienić dwie, trzy sztandarowe rzeczy, które, które udało się Wam zrobić, które możecie przypisać sobie, nawet jeśli były one zrobione, Wespół z prezydentem, wespół z innym klubem radnych. Jest takich kilka rzeczy? Oczywiście, oczywiście. Po pierwsze, znaczy, swoją odpowiedź podzielę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jako klub radnych, to, to powiem, a później o, o, o sobie też jako radnym. Po pierwsze, tak, jako klub radnych SLD udało nam się i uważam, że to jest nasz wielki sukces, powpisywać do budżetu i przypilnować tego, jak również realizować kwestie dotyczące choćby pomocy społecznej. To są takie sztandarowe rzeczy, którymi my szliśmy do wyboru. To jest między innymi budowa budownictwa tak zwanego socjalnego. Tak? To jest zabezpieczenie, czy, 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 czy namawianie prezydenta i konsekwentnie tam w budżecie, że tak użyję słowa, dokładanie tych cegieł choćby finansowych, ale w postaci właśnie inicjatyw no prospołecznych. No to nie? ruszyło w 100%, tak, ruszyło, jeśli chodzi o budownictwo jesteśmy, w tak, ostatnim czasie. Oczywiście jak, jak chyba każdy z radnych, myślę, bardzo jeszcze chętni, żeby było tego więcej. Oczekujemy, żeby to było... Jeśli się nie mylę, jutro KTBS oddaje kolejne bloki. Dzielonego. Tak, to jest... To jest Wie pan, to jest też coraz więcej trendu, który się rodzi w innych miastach. To jest to budownictwo, takie wie pan, które inwestuje samorząd konsekwentnie po to, żeby właśnie młodym ludziom udostępniać to mieszkanie, żeby nie brać tych kredytów, nie być tak powiem, nie mieć bagażu tych kredytów, tylko właśnie mieć takie mieszkanie, które można jakby wynająć od miasta, tak czy od, od, od instytucji, która reprezentuje no to jest miasto. Tak formuła kategoryzowana. Tak, nazwijmy. ale ona jest szalenie ważna z punktu widzenia rozwoju miasta, bo tak naprawdę ona zabezpiecza nam napływ tutaj młodych ludzi no to kadr, a nie odpływ. To się udało między to innymi jest, dzięki to jest, radnym Sojusz. Tak, to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że Sojusz Lewicy, a może tak, teraz powiem o sobie, bo to żeby czasu starczyło. Ja osobiście jako Radosław Brodzik mam jako radny trzy rzeczy, za co bardzo chciałem podziękować wszystkim radnym za współpracę i jednocześnie powiedzieć, że to są zadania, które udało mi się zrealizować. Pierwsza to kwestia dotycząca powołania... Komisji dotyczącej rozwoju Śródmieścia, tak? Zajmującej się co prawda doraźnie, ale jednak wypracowującej narzędzia, Powiem które... Powiem szczerze, że myślałem, że wymieni Pan to jako porażkę, a nie jako sukces. Uważam eee. to, że jako sukces, dlatego wie Pan, że okazuje się, że zapał, bo razem z Filipem powoływaliśmy tą komisję, że nas zapał przyniósł konkretne efekty. Tego jest Tutaj jest plac zabaw na, na, na Śródmieściu, to efekt działalności komisji. To jest system wystawienniczy, który jest e, co jakiś czas prezentowany pod ratuszem. To jest szeroka dyskusja, jaka się odbyła na ten temat. To jest zwrócenie w ogóle uwagi, że jest, jest taki problem. Miasto też się przecież zaangażowało w to, jeżdżąc do Helmont, szukając e, rozwiązań na pełnomocnika. Zabrakło minimalnie jeszcze czasu do tego, żeby, y, y, ale mam nadzieję, że w kolejnej kadencji. Tak, nie, że miasto po prostu powoła tego pełnomocnika i skupi się na tym, chociaż coraz więcej instytucji robi imprezy na deptaku, jakby nie zamykając się w swoich czterech ścianach, mówię tu o szkołach, o jakichś instytucjach, które już teraz w mieście otrzymują środki finansowe, bardzo często otrzymują klauzulę, że mają to robić na terenie Śródmieścia. Dzięki temu to żyje, tak? To jakby... Pierwsza, druga to kwestia dotycząca Jędrzychowa i tu chciałem podziękować mieszkańcom, bo powiem Panu nieskromnie udało mi się ruszyć ten Jędrzychów. Po pierwsze, wie pan realizacja zadania i wspólne pozyskiwanie z mieszkańcami głosów w budżecie 2014 tym obywatelskim, zrealizowaliśmy inwestycje na 150 tysięcy złotych, przygotowujemy się do kolejnej inwestycji, będzie budowa placu zabaw, które chcielibyśmy, żeby też na Jędrzychowie się pojawiło. To tak naprawdę postawienie tablic informacyjnych, bo jako jedyny radny wymyśliłem taki pomysł, żeby komunikować się z mieszkańcami, to na Jędrzychowie postawiliśmy taką tablicę, gdzie mieszkańcy mają klucze do tej tablicy i wieszają rzeczy dotyczące ja wiem, funkcjonowania. Tą tablice, pierwszy raz powiem szczerze, nawet tak, mnie zaskoczyło są tam, to. Lekko, tak, że tam, są tam informacje staje. dla mieszkańców, są tam oświadczenia, czy uchwały właśnie dotyczące Jędrzechowa Rady Miasta, bo okazało się, że jednak nie każdy korzysta z internetu, nie każdy śledzi na bieżąco zna, wie, kiedy są sesje, a jak wychodzi z tego sklepu, i patrzy na wprost, to ma tablicę, po prostu dzięki którą nam radnym łatwiej się przy dużym komunikować. na ulicy Makowej, żeby uściśleć. Tak jest, przy dużym markecie na ulicy Makowej. Okazało się, że wspólnie z mieszkańcami, bo spotykaliśmy się i to zarówno jak przyjeżdżał pan prezydent do nas na konsultacje, byliśmy najbardziej liczną grupą i najbardziej reprezentatywną, bo nie przychodziło 10-15 osób, tylko przychodziło 50, 60, a nawet i więcej. I bo że rzeczywiście bo... mieszkańcy się potrafili zorganizować tak, w tej części miasta bez dwóch zdań, nawet jeśli się... spierali się gdzieś między sobą, co, tak, na, co tak, to No, udało nam interes. się wypracować narzędzie współpracy. Dwa tygodnie temu spotykaliśmy się znowu właśnie przy okazji otwarcia ścieżki rekreacyjno. Dzisiaj, przepraszam, jutro na sesji Rady Miasta staje projekt wspólnie wypracowany z mieszkańcami, to Liliowy Las. Mam nadzieję, że uda nam się to, to przyjąć przez głosowanie. Będziemy mieli kolejny kawałek pięknej tereny, terenu zielonego przygotowanego infrastrukturalnie do tego, żeby tam dalej inwestować. Więc wszystkie te rzeczy są, że tak powiem, osobistym moim sukcesem, bo szyczek po prostu nabiegał, panie redaktorze, dosyć sporo. I to jest fajne, ale radnego, wie pan, ale to jest, akurat ale to jest, tego ci, wszyscy ale ludzie od radnych oczekują. Ale to przykład właśnie tego, że ci ludzie, wie pan, na początku mieli do nas pretensje, że się z nimi nie kontaktujemy, a dziś mówią, okej, okay, jesteście naprawdę fajnymi, czy jest pan fajnym radnym, bo można się z panem spotkać, przyjeżdża pan i działa tam pan, więc to jest, to jest ten drugi sukces. No i trzecia, trzecia rzecz, wie pan, taka, jeśli zdążę, tak, to, to chciałem podziękować, tym dobrze, tym dobrze, to chciałem podziękować i powiedzieć, że udało nam się też uh, wspólnie tutaj, y, 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 znowu z Filipem, więc jak jakoś to wymienię na nowo, y, po nas kolejnego, kwestie dotyczące młodzieżowej Rady Miasta. Przygotowaliśmy projekt uchwały, zdaliśmy go grupie młodych ludzi, I która się takie znalazła. Ciało powróciło do i, ci ludzie, I ci młodzi ludzie prowadzą bardzo aktywną teraz politykę konsultacyjną. My się to bardzo podoba, My się z nimi spotykali, przedstawili dokumenty, i to wywracają do góry nogami. I bardzo dobrze, niech to robią po swojemu. My politycy tego nie jesteśmy potrzebni. Natomiast udało nam się. Być takim katalizatorem, pomóc im w tych przemianach i myślę, że powstanie taka młodzieżowa Rada Miasta właśnie na tym większym terenie, która naprawdę też będzie fajnie konsumować kwestie dotyczące młodych ludzi ich oczekiwania i ich zapatrywania. No to sprawa jest taka, że też jest tam pewnego rodzaju proces wychowawczy, jeśli wziąć pod uwagę tak zwane społeczeństwo obywatelskie, które cały czas rozwija się w naszym kraju. Tych młodych ludzi Idealne się. Tak, byłem na warsztatach tego. razem z tymi młodymi ludźmi w kwestiach dotyczących projektu unijnego i powiem Panu, że praca z nimi to była naprawdę przyjemność, bo to są młodzi ludzie, ale genialnie, po prostu już zorientowani w pewnych rzeczach i też bardzo fajnie mający mnóstwo ciekawych pomysłów. Tak naprawdę, na tych maluteńkich, takich dotyczących poprawy sytuacji dzieciaków tutaj, w, czy młodzieży. No ale zupełnie inną perspektywę tak, na to, żeby tak, spojrzeć, tak, tak. spojrzeć zupełnie, na To zupełnie inne rzeczy, niż my sobie zdajemy w ogóle, nawet chodząc czy spotykając się, są zupełnie inne kwestie, że tak powiem, dorosłych mieszkańców, a inaczej dla młodzieży skierowanych kwestii dotyczących nie wiem, wieku pomiędzy 13 a 17 lat. No i dobrze byłoby, żeby ta Młodzieżowa Rada mogła kontynuować swoje zadania w przyszłych latach, tak aby zwracać uwagę właśnie dorosłym na, na nieco inne problemy, które te są no, czasami niezauważane przez, tak przez osoby dorosłe. Po prostu. I tyle. Radosław Grodzik, Radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnej kadencji był dzisiaj gościem rozmowy na 90. Dziękuję drodzy Państwo i zdrowych wesołych świąt. Rozmowa Radia Index Od poniedziałku do piątku o 9.30.